Podczas gdy w rzeszowskim ratuszu rozpoczynała się sesja Rady Miasta, zbulwersowani gospodarze podrzeszowskich gmin rozpoczynali swoją konferencję prasową. O kolejnym podejściu do terytorialnych zmian, jak twierdzą, dowiedzieli się z prasy. Uważamy, że jest to duża niesprawiedliwość wobec nas. Prezydent nie podejmował z nami w tym temacie żadnej dyskusji, nie zostały przedstawione żadne konkretne plany. To bulwersujące, zwłaszcza w kontekście zapowiadanej współpracy Rzeszowa z sąsiednimi samorządami w ramach rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego, twierdzą wójtowie Świlczy, Głogowa, Krasnego i Trzebowniska. Odbieranie im kolejnych wsi, jak wyliczają, blokuje inwestycje w ich gminach. Wójt Świlczy mówi, że niedawno zainwestował na przykład ponad 1 000 000 zł w kanalizację w jednym z sołectw. Po przejęciu wsi przez Rzeszów zostałby z zaciągniętym na nią kredytem. Miasto przejmuje. Jakie są rozwiązania dzisiaj, które umożliwią mi pokrycie tych wydatków? To konsultacje w sprawie połączenia Rzeszowa z gminą Krasne z lutego tego roku. Jak twierdzą samorządowcy, pokazały jasno, że mieszkańcy nie chcą zmian. Podobnie było w Trzebownisku. Frekwencja wynosiła 82% i 97% mieszkańców było przeciwny przyłączeniu całej gminy do miasta Rzeszowa. Podczas gdy samorządowcy podawali te argumenty, w ratuszu rozpoczynała się długa dyskusja, podczas której prezydent przekonywał, że miasto musi być duże, z dużą liczbą mieszkańców i z terenami, na których można inwestować. Przekonywał, że sąsiednie samorządy z budżetami na poziomie kilkudziesięciu milionów nie zapewnią takiego rozwoju swoim mieszkańcom jak Rzeszów. Na Załężu dla przykładu ponad 300 milionów złotych wbudowało miasto. A więc bezwzględnie będę dążył do tego, w interesie tych ludzi, którzy tu mieszkają na Podkarpaciu, żeby miasto Rzeszów było mocnym ośrodkiem w naszym kraju. Prezydent i radni proprezydenckiego klubu apelowali do opozycyjnego PiSu. Uważają, że w interesie nowego rządu powinno być wzmocnienie Rzeszowa jako tego miasta na ścianie wschodniej, w którym to ugrupowanie ma tak duże poparcie. Radni PiS uważają, że ekspansja terytorialna Rzeszowa idzie jednak zbyt daleko. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie są i nigdy nie byli przeciwko rozwojowi naszego miasta. Podczas dyskusji pojawiła się propozycja przyjęcia rozwiązania podobnego jak w Zielonej Górze, gdzie konkretnymi propozycjami miasto przekonało gminę do połączenia. W tym kontrakcie zielonogórskim było w szczególności napisane coś takiego, że nie zmieniają się nazwy dotychczasowych miejscowości, że nie będzie konieczności wymiany dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych, że stawki podatków zostaną zrównane do niższego poziomu. Proprezydencki Klub Rozwój Rzeszowa wygrał batalię o zmianę granic dzięki poparciu radnych PO. Mieszkańców Rzeszowa i 4 podrzeszowskich gmin czekają więc kolejne konsultacje, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd.